Zmierzch bohaterów. Rozdział 43. Przepustka Obudził się w środku nocy. Honorata spała, równo oddychając. Władził w łóżeczku obok. Przymknął oczy. Ona, jak zwykle, miała rację. Dobrze wymyśliła. Przeniosą się do Kąnskiego, a stamtąd dalej. Nazajutrz po zakończeniu zmiany w walcowni, poszedł do magistratu, powiedział. Że chcą jechać z żoną i dzieckiem w odwiedziny do teściów, do Kąskiego, i że o przepustkę proszą. Urzędnik kazał przyjść za trzy dni. Ale już na zajutrz pod walcownią czekał na Gustlika podporucznik z urzędu w cywilnym ubraniu. Jeleń poznał go z trudem, bo kojarzył go przede wszystkim z mundurem. Chcesz zwiać, zaśmiał się tamten nieprzyjemnie. Nigdy nie dostaniesz żadnej przepustki. Ani ty? Ani nikt z twojej rodziny. Gustnik zacisnął szczęki i pięści. Był wściekły. Oficer zmierzył go wzrokiem. Nie spinaj się, bo sobie krzywdę zrobisz. Albo swojemu dzieciakowi. I dodał po chwili: Co masz dla mnie? Nic. To źle, a nawet bardzo źle. Chodźmy stąd, bo jeszcze ktoś nas zobaczy i będziesz musiał się tłumaczyć. Parsknął cynicznie. Weszli do bramy i Ubek jasno wyłożył swoje oczekiwania. Też mam kłopoty, rzekł, zmieniając tony na bardziej poufały. Szefowie mnie rozliczają. Jeśli nic im nie dam, to będę musiał coś zrobić. Nie zostałeś oskarżony tylko dlatego, że miałeś nam pomagać. Ale jeśli to nie wyjdzie, będę musiał napisać wniosek do prokuratora, żeby cię oskarżył o sabotaż i zabójstwo z premedytacją towarzysza Bogdola. Nie dajesz mi wyjścia. Gustlik milczał. Na początek przygotuj mi wszystko o Rudolfie Klucku. Jeleń postanowił grać na zwłokę. ech, że go macie u siebie. Nie twój interes. Mamy czy nie, to nasza sprawa. Kiedy go widziałeś ostatni raz, jeszcze zanim mnie pan zamknął, rzekł godowo. Czuł, że taka taktyka najszybciej przyniesie mu jakąś korzyść. Jakieś dwa tygodnie przed tym wypadkiem. Kłamiesz. Jak Boga kocham? Gustlik uderzył się w piersi. I co mówił? Pan porucznik wie. Cement mi przywiózł. Osiem worków. Samochodem? Furmanką. Śledczy zamyślił się. Furmanką. Powiadasz. Zeznawałem do śledztwa. Przytaknął gustlik. Ty sobie lepiej przypomnij. Czy widziałeś go jeszcze później? Kiedy i gdzie? Albo czy ktoś ze znajomych o nim nie mówił. A druga sprawa to Brunon i jego rodzina, że niby co z nim, sam będziesz wiedział, co może nas zainteresować. Jutro po robocie widzę cię u mnie. Gustlik nie spał tej nocy. Leżał z otwartymi oczami i myślał, co powiedzieć na ubojni. Coś musiał powiedzieć, ale na tyle nieistotnego, by nikomu to nie zaszkodziło. Usłyszał jakiś dźwięk. W pokoju rodziców? Nie, gdzieś dalej. Wstał z łóżka i podszedł do okna. Nic nie było widać. Nagle zobaczył jakiś cień, poruszył się. Co się stało? Usłyszał rozespany głos honoraty. Nie wiem, ktoś tam jest. Musi złodziej. Pewnie wypatrzył cement albo drzewo na szalunek i chce ukraść. Idź, gustliczku, poświeć latarką, to ucieknie. Jeleń wziął także siekierę. Na wszelki wypadek. Za szopą znalazł skulonego człowieka. Nie ruszał się. Ktoś ty? Nie odpowiedział. Dopiero gdy Jeleni poświecił mu latarką w twarz, zapytał, nie poznajesz, Gustlik? Rudik? Cicho. Szukają mnie. Dasz coś do zjedzenia, bo umarznę? I jaką aspirynę, bo chyba chory jestem. Poczekaj. Poszedł do domu. Kazał honoracie przyrządzić wałówkę, dać lekarstwa i o nic nie pytać. Potem sprowadził Rudika do piwnicy, dał mu koce. Chłopak szepnął: Nie chcę, żebyś miał przeze mnie kłopoty. Już mam i to nawet nie wiesz jakie. Wiem. Siedziałeś, a potem mnie zaczęli szukać. Ledwo mu uciekł. To śmiał szczęście. Mam nadzieję, popatrzył na Gustlika, że mnie nie wydasz. Jeleń podał mu butelkę z wodą i poczekał, aż przełknie lekarstwo. Pytają mnie o ciebie. Wiem, nie tylko ciebie. Honorata wiedziała jedno: Rudik nie może u nich zostać. Gustlik jest cały czas pod obserwacją UBE, mogą wpaść do nich w każdej chwili, pod byle pretekstem. Wystarczy wysłać kogoś, by sprawdził instalację wodną albo zabezpieczenie przeciwpożarowe w piwnicy. To gdzie go dać? Przeca, jak wyjdzie z domu, zaraz go chycą. Na wieś, do mojej kuzynki niech jedzie. Gdzie? A do Czerniewa. Tam dojdzie do siebie raz dwa i czegoś sobie poszuka. Rudik chował się dotąd po lasach i nabawił zapalenia skrzeli. Gustlik pożyczył konia i wóz i w sobotnie popołudnie, pod derką przykrytą bryłami węgla, wywiózł go do Czerniewa. W dwa tygodnie chłopak odzyskał siły. Ale Pelcia, kuzynka Honoraty, tak mu przypadła do gustu, że ani myślał odejść. Uznał, że wieś daje mu tymczasem bezpieczne schronienie i nie powinien tu go znaleźć żaden ułbek, więc najął się u sąsiada Pelci do roboty. Pojęcia o niej nie miał, bo był z miasta i nawet za bardzo nie wiedział, jak pasać krowy, ale uczucie do dziewczyny sprawiło, że był gotów na wiele, aby tylko być blisko niej. Nie był to dobry czas do kochania, bo szukał go cały ustroński urząd, ale on, jakby na przekór, przestał sobie cokolwiek z tego robić. Gustnik, jak było do przewidzenia, przepustki do kąskiego nie dostał. Potem już na dobre odłożył budowę. Nawet tam nie zaglądał. Wciąż się z żoną zastanawiali, w jaki sposób wyjechać z Polski. Wiedział, że jest pod obserwacją, więc często chorował. Opuszczał dni pracy. Gustliczku, rzekła mu pewnego dnia honorata. Wszystko mogą zablokować, aby nas tylko nie wypuścić. Oprócz jednego. Spojrzał na nią ciekawie. Tyś była gadojczi i ja była. Pójdźmy do urzędu, że chcemy wyjechać na niemieckie tereny. Honoratko, poczuł się dotknięty. Ja mam się ich prosić jako Niemiec? Rozłożyła ręce. Tego nie powstrzymają. Będą musieli nas wypuścić. I chcesz żyć w Niemczech? Właśnie tam? Stamtąd możemy pojechać do Kanady. Albo do Ameryki, jak nasi dziadowie. To już bliżej się nie da? A chcesz z garbem ubeckim żyć do końca swoich dni? Wysługiwać się im i bać się, że wciąż coś będą od ciebie chcieli? Mamy wychowywać dziecko pod ich szantażem? Ni. I ja tego nie chcę. Ale za Niemca mam się podać? Jak ja od nich uciekał, takie czasy. Ty się nie roztkliwiaj nad sobą, tylko o rodzinie myśl. O władziu. Pokiwał głową. Życie naprawdę stało się nieznośne. Ci sub zatruwali mu każdy dzień, każdą myśl. Już nie potrafił się cieszyć, jak dawniej, z prostych rzeczy. W głowie ciągle miał żądania tamtych, aby donosić na kolegów z pracy. Dwa dni później nie wrócił ze zmiany w walcowni. Zgarnęli go, gdy wychodził. Pytali o Rudika. Powiedział, że nic nie wie. Gdyby się przyznał, wkopałby siebie za ukrywanie prawdy i honoratę za udzielanie pomocy. I jeszcze pelcie. Przesłuchanie trwało całą noc, a gdy rano wypuścili go i prosto sub poszedł do roboty, zdarzyło się coś, co pozbawiło go resztek nadziei. Do szatni wszedł personalny i zapytał: Czy któryś z nich zna kogoś chętnego do pracy, kto mógłby zacząć już na zajutrz? A co to, panie personalny? Nowe etaty przyszły nowe nie, ale jeden się zwalnia. Jak to? Kto odchodzi? Jeleń zgłosił się na wyjazd do Reichu jako Niemiec. Wszyscy spojrzeli na gustlika ze zdziwieniem. Bruno na szósta otworzył Zrobił Żeś to zapytał z niedowierzaniem. To nie tak, jak myślicie. A jak? krzyknął Bernard. Wyszła z ciebie szwabska krew. Lwowiacy zaczęli gwizdać na palcach, i poczuł się, jak łami strajk i wyrzutek. Personalny wręczył mu pismo Jeleń, ty już tu nie pracujesz zbieraj manatki i ruszaj do domu. Przed bramą stał podporucznik, oparty o czarnego ci Trohena. Gdy zobaczył gustlika, odrzucił niedopałek do pałek i powiedział: Masz dwa dni, aby dowiedzieć się czegoś o kludzku. Potem oskarżymy cię o sabotaż i zabójstwo Bogdola. Twój wybór. Gustlik ruszył jak na ścięcie. Upewnił się, że nikt za nim nie idzie. Na wszelki wypadek wszedł dwa razy na wódkę do pokątnych barów, a potem pojechał do Czerniewa. Rudik był akurat u Pelci. Przedstawił mu sprawę jasno. Jeśli do jutra nie przyprowadzacie do urzędu, zamknął mnie. Rudik początkowo próbował to zbagatelizować, ale gdy Jeleniu uświadomił mu, że muszą uciekać, spoważniał. Co zamierzasz? Musimy zrobić to razem. Iść na drugą stronę. Ty i ja? Honorata, Władzio i... może Pelcia? Ubywie coś o niej? Ni. To lepiej niech zostanie. Przyjdę po nią innym razem. Może nie być innego razu. Nie panikuj, nie takie rzeczy się robiło. Inno, że ci nie są tacy głupi jak Niemcy, gdzie trzy czwarte służyło z musu. Tu sami ochotnicy. Nie bój się na zapas. Rudik poklepał Gustlika po ramieniu. Gdybyś chciał przez granicę przeszwarcować cały ruch chorzów, to mogłoby się nie udać, ale w troje. nie widza problemu. Damy radę. Tylko, że to trzeba już. Ale ani dziś, ani jutro. I nie tutaj. A gdzie? W Cieszynie tam ruskich więcej niż ani tu, ani w Cieszynie. Zmrużył oko, w sudetach, na pewniaka. Przywieź tu honoratę i syna. Stąd ruszymy. Rozdział 44. Kompania Karna. Kancelaria mieściła się w dużym, ciemnym pomieszczeniu. Za wielkim stołem siedział szef kompanii w mundurze z rozpiętym kołnierzykiem. Czytał trybunę ludu i nie podniósł głowy, gdy wszedł. Nowy żołnierz, zapytał z nad gazety. Tak jest, obywatelu sierżancie. Zameldujcie się, jak przystało na żołnierza. Szeregowy Jan Kos melduje swoje przybycie. Skąd? Z batalionu zapasowego w świdnicy. Z powojennego poboru? Wcześniejszy. Ochotnik. Teraz dopiero zaszczycił go spojrzeniem. Zmierzył od butów do hełmu. Front? Tak jest. Gdzie? samodzielna jednostka operacyjna a wcześniej w pierwszej brygadzie pancernej i nawet belki nie macie po czymś takim powinniście być co najmniej kapralem tak jest byłem sierżant spojrzał uważnie na janka aha znaczy się ptica zdegradowany tak jest za co w moich papierach wszystko powinno być obywatelu sierżancie sierżant pokiwał głową jasne Sierżant Hipolit Gwizdała też nie był tu przez przypadek. Dostał przydział do kompanii karnej, bo, oględnie mówiąc, nie dogadywał się ze swoim majorem. Miał talent w organizowaniu wszelkich napojów wyskokowych i między nim a zastępcą dowódcy do spraw politycznych istniała pewna tajemnicza więź. Załatwiał mu każdą ilość wódki, a niekiedy też wspólnie pili. Byli zresztą na ty, co nie należało do wyjątków. Szczególnie wśród tych, którzy byli razem na froncie Ale zastępca dowódcy do spraw politycznych na froncie nigdy nie był A pociągnąć lubił, i to bardzo Nie tolerował tego major Więc gdy zginęła cysterna ze spirytusem Rozpętała się afera, którą tylko z największym trudem udało się zatuszować Ale głowy musiały polecieć Szef kompanii wylądował w Jedlinie Zdroju w górach Sowich jako szef karnej kompanii, spojrzał na kosa i zaczął przerzucać teczki personalne leżące na stole. Pijaństwo, spóźnienie, dezercja, a może jeszcze zgubiliście broń? Nie, obywatelu sierżancie, nie zgubiłem. Znaczy nie oferma? Nie, obywatelu sierżancie, nawet nie wyglądacie, ale kto to może wiedzieć? Zbliżcie nosie. Janek podszedł i stanął w postawie zasadniczej. Od sierżanta śmierdziało gimbrem. Zaczerwienione oczy i nos wskazywały, że zdążył już pobrać większą ilość. Może jeszcze nie całe wiadro, ale i niewiele mniej. Poczytam sobie te wasze papiery, poczytam. A tymczasem przydzielam was do drugiej drużyny w trzecim plutonie. Rozkaz to kompania karna, rzekł takim tonem. Jakby był księdzem wygłaszającym niedzielną homilię, i wszystko u mnie robi się biegiem, zrozumiano? Tak jest, obywatelu sierżancie. Będziecie się starać, to może nie będzie wam u mnie najgorzej. Przemknął wzrokiem po twarzy żołnierza, ale nic z niej nie wyczytał. Stał jak słup soli. Wzrok sierżanta zatrzymał się na naramienniku. Przez kilkanaście sekund nie bardzo mógł sobie uświadomić, co zobaczył. Ta myśl przyszła dopiero po chwili. Trzy dziurki. Czyżby po gwiazdkach? Ten tu obwieś był wcześniej kapitanem? O cholera! No to mu podrzucili prawdziwy pasztet. Granat, nie pasztet. Skoro oficer został zdegradowany i jako zwykły szeregowiec trafił do kompanii karnej, to musiał się za nim snuć smród jak od zdechłego wieloryba. Kurwa żmać. Że też akurat jemu musiał się taki trafić. Zlustrował drelich żołnierza. Miał krój oficerski, znać było poprawki krawca, a nad lewą kieszonką zauważalny był ciemniejszy pasek. Dawniej musiały tam być orderowe baretki. A więc dekorowane. I to też mu zabrali. Czyli zgnoili faceta. Chcecie się napić jednego? zapytał, pokazując butelkę. Żołnierz stuknął obcasami. Dziękuję. Nie, obywatelu sierżancie. Nie zadzierajcie nosa. A zresztą, jak chcecie? Mogę się odmeldować? Popatrzył na kosa przeciągle. Dżurny, ryknął i po chwili w drzwiach pojawił się kapral w hełmie. Z automatem na szyi. Zameldował się przepisowo, ale sierżant tylko machnął ręką. Zaprowadź go na swoją salę. Będzie w waszej drużynie. Wprowadźcie go w grafik. Znaczy się kible. Obywatelu sierżancie? Nie. Nie, zdziwił się kapral. Ile razy mam powtarzać? Kible będzie robił według kolejności, jak mu wypadnie. To co z nim robić? Tymczasem nic. Potem dam rozkaz. I zwrócił się do kosa, do capstrzyku. Rozejrzyjcie się. A od jutra żadnych ulg. Odmaszerować. Janek stuknął obcasami, wykonał prawidłowy w tył zwrot i wyszedł za kapralem. Dni były takie same. Jeden podobny do drugiego: Szkolenie, musztra na podkręconych obrotach, regulaminy, znów musztra. Sprzątanie rejonów i po raz kolejny musztra. Towarzystwo było z ciemnej gwiazdy maruderzy, pijacy, złodzieje i kombinatorzy a także kilku pechowców. Nie mieli broni, bo oficerowie bali się, że mogliby jeszcze coś wywinąć. Wciąż mówiono im, że zostaną rzuceni do akcji. Co to za akcja? Nikt nie wiedział. Przebąkiwano, że szykują się obławy na oddziały Wechowolfu. Że pójdą razem z KBW, ale ich rzucą na pierwszy ogień. Szkolenie było wyczerpujące i odbierało wolę oporu. Niewiele zostawało czasu na odpoczynek, a i te kilka minut w ciągu dnia próbowano im organizować jakimiś bezsensownymi zajęciami. Janek wytrzymywał to kondycyjnie. Młody wiek. Wysportowane ciało i doświadczenie pozwalały mu regenerować siły nawet podczas wysiłku. Inni jednak nie dawali sobie rady. Zdarzało się, że podczas ćwiczeń w Małpim Gaju albo podczas długich, wielokilometrowych marszów z pełnym oporządzeniem, gdy w plecakach dźwigali dodatkowo kamienie, któryś mdlał. Stawał wtedy do raportu i piętnowano go jako symulanta. Jednym z takich był szeregowy puciatko. Żyli go przełożeni, a i towarzysze niedoli potrafili mu nieźle dokuczyć Nie współczuli mu, choć był tu traktowany specjalnie Jako wrzut na dupie całej armii On sam o sobie nie mówił, ale szybko znaleźli się tacy Którzy opowiedzieli Kosowi jego historię Anatol Puciatko był wcześniej podporucznikiem Długo nim wprawdzie nie pochodził, bo go zdegradowali Ale zanim to się stało był słynny w całej armii pisały o nim gazety i nawet dostał krzyż grunwaldu kos pomyślał że ten krzyż grunwaldu jakoś nie przynosi szczęścia swoim kawalerom za pokątny handel mieniem wojskowym puciatko został zdegradowany i trafił do kompanii karnej w jedlinie zdroju był strzępem człowieka który drżał na dźwięk zupackiego krzyku i komend wydawanych podniesionym głosem czasami mdlał ze zmęczenia Uchodził za ofermę. Był wcześniej oficerem, więc część żołnierzy go szykanowała. Sam Puciatko próbował szukać zrozumienia u Janka, o którym również rozeszło się, że był oficerem, ale Janek nie darzył go sympatią. W ogóle trzymał się na uboczu, dbając jedynie, by wykonywać swoje zadania i nawet najbardziej idiotyczne rozkazy podoficerów. Miał zakaz korespondencji. Nie mógł ani pisać listów. Ani ich otrzymywać. Tęsknił do Marusi. Od Kolickiego wiedział, że urodził mu się synek, ale nie wiedział nawet, jak mu na imię. Po trzech tygodniach wywieźli ich w karkonosze i zakwaterowali w dawnym budynku szkolnym. Sierżant Gwizdała zrobił zbiórkę. Przed szeregiem pojawił się dowódca, chorąży Maida. Oczy i uszy mieć otwarte. Będziemy czesać las. Bez broni. Zdziwił się któryś. Zamknąć się, szeregowy. Bo zaraz wam zrobię egzamin z regulaminu. Majda był batalionowym fryzjerem we wrześniu 1939 roku i takie określenia, jak czesać, wzbudzały w szeregach dwuznaczne uśmiechy. Wiedzieli, że go zmobilizowano na dwa dni przed wybuchem wojny i nie zdążył nawet wystrzelić. Potem wywieźli go aż nad bajkał. Nie zdołał dołączyć do armii Andersa i przywędrował do Polski z kościuszkowcami. Dorobił się komety, czyli gwiazdki na sznurku, jak określali pagony chorążego. Zawsze na tyłach, dekownik. Podobno ani razu nie był w akcji. Dopiero gdy mianowano go oficerem, bo miał dobre, robotnicze pochodzenie, ktoś w sztabie postanowił przykręcić mu śrubę i rzucić na głębokie wody został dowódcą plutonu w kompanii karnej. Ponieważ nie miał żadnego doświadczenia bojowego, większość z spodwładnych mogłaby zrobić go na szaro. Na szczęście szefem kompanii był sierżant Gwizdała, który był w akcji od przyczółka Warecko-Magnuszewskiego, a ten nie dawał sobie w kaszę dmuchać. Broń dostaniecie bezpośrednio przed akcją, rzekł, i zaraz po powrocie zdacie ją zbrojmistrzowi do magazynu. Nie jesteście zwykłą jednostką, tylko kompanią karną. I żaden kutas nie będzie żarł kaszy za bezdurno. Nie będziecie się dekować. Trzeba odpokutować, ojczyźnie krwią zapłacić za swoje wszawe grzechy, zrozumiano? Tak jest, obywatelu sierżancie, huknęli gromko. Wydaną przez zbrojmistrza broń stanowiły stare niemieckie bagnety. Palnej nie przewidywano. Bagnetami wycięli sobie drewniane kije. Pesze mieli tylko funkcyjni i podoficerowie. Tak wyposażeni czesali las i górskie bezdroża całymi dniami, aż nastała ciepła wiosna. Ustalono, że przez granicę prowadzą dwa szlaki, którymi uciekinierzy przedostają się na morawy, a stamtąd na tereny okupowane przez Amerykanów, Anglików lub Francuzów. Był to teren nadzorowany przez Armię Czerwoną, ale widać nie tak pilnie, skoro większość ucieczek kończyła się powodzeniem. Podczas tego czesania z ich kompanii uciekło dwóch żołnierzy. Rozwalę, ryczał wściekły Majda przed frontem Plutonu. Postawię pod ścianę i rozwalę. Bo mamy prawo tak postąpić z dezerterami. To kompania karna. Tu obowiązuje inny regulamin. Przeszedł przed frontem Plutonu. Zaglądając każdemu z podkomendnych oczy potem rzekł cichym, zduszonym głosem: szef kompanii wam to wytłumaczy: Proszę, sierżancie. Gwizdała podszedł do nich, stanął w rozkroku i wsadził kciuki za pas. Jak którego przyłapię na kombinowaniu, albo zobaczę, że podczas akcji skrewił, to mu z pepeżki dupę po dziurawie, tak, że już nigdy na niej nie usiądzie. To, co teraz mówię, to nie są jakieś tam żarty. Tak będzie. Czy wszyscy mnie zrozumieli? Tak jest, obywatelu sierżancie. Ryknęli chórem. Jeśli podczas akcji ktoś na sekundę się zawaha z wykonaniem rozkazu, to osobiście odstrzelę mu łeb, zrozumiano? Tak jest, obywatelu sierżancie. A teraz w tył. Rozejść się. Rozdział 45. Postrzał. Alarm. Alarm. Potrzebowali zaledwie minuty, by z całym ekwipunkiem stanąć w zwartym dwuszeregu. Sierżant dał spocznij i przywołał ich bliżej. Udajemy się na pozycję. Od tej chwili obowiązuje bezwzględna cisza. Zrozumiano. Nie oczekiwał odpowiedzi. To pytanie zaliczał do tak zwanych retorycznych, na które nikt nie ważył się odpowiadać. Na polską stronę będą przedzierać się bandyci z Wechwolfu. Nie znamy ich zadania, ale grupa liczy ponad 10 osób. Takie informacje dostaliśmy od Rosjan z czeskiej strony to podobno specjalnie wyszkolona grupa. Wiemy tylko tyle, że mają coś do wykonania w karkonoszach. Nie wiemy co, więc musimy ich pochwycić żywych. Potrzebujemy języka. W razie potrzeby ranić, nie zabijać. Jeśli będą sami zabici, to będzie fiasko. Nie jesteście mordercami. Tylko żołnierzami. Zrozumiano. Znów nikt nie odpowiedział. Podjechała ciężarówka z kurlicą i numerem taktycznym na drzwiach szoferki. Czy wszyscy mają naostrzone swoje scyzoryki? Tak jest, huknęli chórem. Cisza, do kurwy nędzy, zasyczał. Od tej pory porozumiewamy się szeptem, o ile nie zmieni rozkazu. Ruszamy. Rudik szedł pierwszy, bo znał drogę. Za nim Gustlik z wielkim plecakiem i władziem na rękach. Metr dwa za nim Honorata, która miała oświetlać mu drogę latarką, ale sama co chwilę się potykała. Trzymasz go dobrze? pytała raz po raz, zatroskana o władzia. Nie martw się, tylko świeć, bo mało widza i jeszcze się wpakuje w jakąś dziurę. Ci, co już napominał ich Rudik. Bądźcie cicho, na miłość Boską. I niech honorata nie świeci jak na przesłuchaniu, tylko pod nogi, bo od razu nas zobaczą i wyłapią. Gustliczku, cichaj, kobieto. Ale co z małym, oddycha, oddycha, bo ty czasem silnie, jak niedźwiedzi złapiesz, trzymaj z czuciem, żeby dzieciaka nie zadusić. Ci odpocznijmy, panie Rudik, szepnęła zdyszana honorata. Muszę małemu dać pić i sami odpocznijmy. Bo już nóg nie czuje. Dobrze, ale tylko na chwilę, bo nas tu świt zastanie, a jeszcze kawał drogi. Janek już z daleka zobaczył smugi nikłych świateł. Tamci mieli latarki. Było ich dwóch, a może trzech, chociaż nie można było wykluczyć, że więcej. Spostrzegawczość i umiejętność oceny, wytrenowane w tajdze, teraz procentowały Tamci zachowywali się cicho, ale przecież było słychać głosy. Janek wprawnym muchem wyłowił trzask gałązek pod butami i ciche rozmowy, jakby poszeptywania i napominania. To nie mogli być wyszkoleni żołnierze, w każdym razie nie wszyscy. No i szli nie od tej strony, z której zapowiadał sierżant. Poza tym było ich za mało. Chyba, że rozłączyli się, zmlili drogę i teraz błąkali się po nocy, szukając kontaktu z główną grupą. A może to byli tylko przewodnicy. Którzy mieli poprowadzić tamtych do kryjówki po polskiej stronie? Janek usłyszał, jak któremuś z boku szczęknął bagnet o menażkę. Sierżant zaklął pod nosem i nakazał bezwzględną ciszę. Ruszamy tylko na mój rozkaz. I ani pary z gęby, bo jak któryś ich ostrzeże albo spłoszy, to sam mu wpakuje kulkę w łeb. Światełka jakby zatrzymały się w miejscu i znieruchomiały. Jedno zgasło. Ale drugie wciąż świeciło. Sierżant cmoknął. Ruszamy powoli. Kos prowadzi. Za nim puciatko i z drugiej strony pięciu ludzi. Brać po cichu, żeby nie spłoszyć reszty. Pewnie są niedaleko. Jak mi który? To wiecie. Naprzód. Janek podniósł się. Szedł powoli, ale w równym tempie. Przesuwając się bezszelestnie niczym cień. Czuł na plecach oddech puciatki. A za nim jeszcze sierżanta gwizdały, ale to mu nie dodawało pewności. Światełko było coraz bliżej. Gdy byli kilka metrów od niego, sierżant krzyknął: Halt, Chandechoch, hoch!" ich! Janek skoczył i nagle w świetle latarki ujrzał: Przyjaciela. Tamten trzymał w objęciach dziecko, i na jego twarzy malowała się bezradność. Gustlik, przecinek krzyknął zdziwiony. Janek, stęknął osaczony. Skądżeś tu, pironie? Jakaś postać z boku nagle zerwała się z pniaka i zaczęła uciekać. Trzymać go. Ktoś z drugiej strony podciął go, ale mężczyzna wywinął kozła, zerwał się na równe nogi i zaczął uciekać. Strzelać, ryknął gwizdała. Po nogach. Kapral posłał za uciekającym serię. W jej błysku Janek ujrzał wystraszoną honoratę. Skąd się tu wzięliście? Za plecami Kosa odezwał się gwizdała. Bierz ich, ryknął do Janka. Na co czekasz? Kos dopadł do jelenia i zobaczył twarz niemowlęcia. Mój syn, usłyszał zduszony jęk gustlika. Ratuj go, wyszeptał Janek. Za plecami usłyszał, jak sierżant przeładowuje broń. szeregowy Kos, śpicie tam, co jest? Do kurwy nędzy. Jeleń tylko mocniej objął dziecko. Kos zasłonił go sobą. Z za pleców dobiegł go głos gwizdały. Kos, co się tam dzieje? Uciekaj, no już, szepnął. Gustlik i honorata rzucili się do ucieczki, a Janek odrzucił bagnet i rozłożył ręce, jakby chciał unieść niewidzialną zasłonę, by uchronić przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Wtedy usłyszał ryk sierżanta. Halt. Stać, bo będę strzelał. Rozległ się huk wystrzału i poczuł, jak coś uderzyło go w plecy i rozlało się w środku nagłym chłodem. Chciał skoczyć między drzewa, ale wykonał tylko półobrót. Dojrzał między krzewami puciatkę i gwizdałę opuszczającego lufę. Zanim zdołał wykonać kolejny ruch, już leżał i otwartymi ustami zagarniał wilgotny mech. Po chwili zobaczył nad sobą wykrzywioną wściekłością twarz sierżanta. Daliście i mój kos, usłyszał, zanim jakaś potężna moc wciągnęła go w ciemność. Pogubili się z rudikiem. Gustnik, trzymając władzia, biegł co sił przed siebie i uważał tylko, by się nie potknąć. Przez jakiś czas słyszał za plecami honoratę, ale potem i ją zgubił. Stanął. Nikt go nie gonił. Cisza. Przysiadł pod drzewem, na mchu. Ułożył władzia. Który zaczął popłakiwać, zdjął plecak i dał odpocząć mięśniom. Gdzie honorata, gdzie rudik? Bał się, że jeśli wykona nieostrożny ruch, wszystko zepsuje. Ale honorata mogła sobie nie dać rady w ciemnym lesie. Miała wprawdzie latarkę, ale to tylko słaba dziewczyna, chyba że są razem z rudikiem. Jeśli tak, to nie ma się co bać. One zna tu każdy kamień, wyprowadzi ją. A jeśli wpadli? Powinien iść na drugą stronę sam, z władziem tylko, czy wracać. Na razie postanowił czekać. Gdy w lesie zaczęło szarzeć, przepakował plecak, nakarmił małego i postanowił się rozejrzeć. Bagaż zostawił pod stertą gałęzi, a dziecko włożył w chustę, jaką zawiązują sobie siewcy, i ruszył szukać honoraty. Znalazł ją dwie godziny później w dole który pewnie wykopał jakiś kłusownik. Była poobijana i miała rozdarte ubranie. Gdzie Władzio? Zapytała, gdy tylko ujrzała męża. Jest ze mną. A Rudik gdzie? Nie wiem, strzelali. A mnie ten dół uratował, bo też by mnie trafili. Szybko zorientowali się, że nie mają torebki, w której Honorata schowała wszystkie ich dokumenty i metryki. Na szczęście pieniądze były w innym miejscu. Gustnik zadecydował, żeby iść dalej. Przeca się nie wrócimy, bo będzie jeszcze gorzej. A pieniędzy, żeby do Kąskiego dojechać, starczy. Dobrze, zgodziła się. U rodziców pomyślimy, co dalej. Tam nas nikt nie będzie szukał. Moż racja, Gustliczku. Rudika nie znaleźli. Może poszedł w swoją stronę, ratując skórę. Nie, znam go. Nie zostawiłby nas samych. Musi tam ci go zabrali. To, co robimy! zapytała Honorata, bliska płaczu. Pomyślał z żalem Moroldiku. Jeśli go schwytali, to i tak nie mogliby mu pomóc w żaden sposób, a sami ryzykowaliby, że wpadną w ich ręce. Nie powinni się cofać. Idymy dali. Na dobrą sprawę nawet nie wiedział, czy są jeszcze w Polsce, czy już w Czechosłowacji? Szli przez las jeszcze kilka godzin. Gdy zobaczyli drogę, honorata przebrała się w zapasowe ubrania, które mieli w plecaku. Nie chcieli wzbudzać podejrzeń. Mówiła swobodnie po czesku, więc dopytała się, jak dojść do najbliższej stacji kolejowej. Janek ocknął się na noszach. Pod głową miał zwinięty płaszcz. Zdawało mu się, że to prowizorycznie założony opatrunek tak go dławi. Żołnierze KBW przechodzili obok. Niektórzy zatrzymywali się i pytali, w jakich okolicznościach dostał. Prowadzono jeńca. Usłyszał nad sobą głos gwizdały. Patrz, kos, a jednak jednego złapaliśmy. Reszta uciekła. Janek przymknął oczy. To SS-man Pirona. Jaki tam ze mnie ss odezwał się jeniec. Rudolf Klucki jestem, z Ślązak, żaden Niemiec. A tamci to niby kto? Skąd mam wiedzieć? Nie znam. Janek widział tego człowieka pierwszy raz na oczy. Przymknął powieki. Ból w dole piersi był nie do zniesienia. Nie znasz, aż liście razem. Usłyszał gdzieś nad głową. Doczepili się do mnie, żeby na grzyby ich zaprowadzić. W nocy zaśmiał się sierżant. A nie na kozaki przypadkiem? Mówili, że na prawdziwki. Janek otworzył oczy i zobaczył, jak gwizdała uderzył tamtego w twarz. Aż chłopak się zatoczył. Powiesz całą prawdę, już informacja ją z ciebie wyciśnie. Tamten chwycił się za twarz, rozmazując krew z rozciętych warg. Ale, panowie, o co chodzi? Wyśpiewasz wszystko. Jakie mieliście tu zadania? Zadania, szczerze zdziwił się Kluck. Żadnych zadań my nie mieli. Zabierzcie go, bo mu krzywdę zrobię i będzie nie do użytku. Puciatko spętał jeńca jego własnym paskiem od spodni. Daj draniowi skręta, rzucił pogardliwie gwizdała. Niech sobie zakurzy, nim go stukną. Oni by się z nami nie cackali, obywatelu sierżancie. Tylko w łeb i do dołu, rzekł usłużnie Puciatko. Twani są, przysyłają takich, co to po polsku rozmawiają, dla zmylenia. Oni też mają głowy na karku, rzucił gwizdała. Tylko żeby mu na razie włos z głowy nie spadł. Ma być cały, jak go przekażemy informacji. Któryś wzruszył ramionami. Bądź dla niego dobry, to może ci zdradzi, gdzie ma zachomikowane skarby. Albo obrączki, co z trupów zdejmował. Byłoby się na czym odkuć, co nie, chłopaki? Obszukałeś go, gwizdała skinął na puciatkę. Ten przetrząsnął ślądzakowi kieszenie. Znalazł dolary i kilkanaście pierścionków. Patrz, swołocz. Pewnie zagrabione gdzieś w obozie. Panowie, dajcie spokój. To oszczędności, uczciwie zarobione na handlu. W głosie klutzka dała się słyszeć rozpacz. Przysięgam. Już my sprawdzimy, co z ciebie za ptica. Zabrać go. Janek leżał na noszach i gdy nadjechał z dwóch żołnierzy przeniosło go na pakę. Czerwona kula słońca unosiła się coraz wyżej, gdy ciężarówka ruszyła, przechylając się na wybojach. Po raz kolejny stracił przytomność. Odzyskiwał ją na krótkie chwile, a potem znów zapadał w ciemność. Nic nie widział, ale wydawało mu się, że słyszy jakieś odgłosy, które dobiegały go z daleka jakby z czarnej zasłony. Wcześniej nie wiedział, że życie ze świadomością rychłej śmierci jest takie trudne. Nie rozumiał, dlaczego przedtem wszystko wyglądało inaczej. Przecież wiedział, że nie będzie żyć wiecznie, ale ten moment, choć nieuchronny, wydawał mu się bardzo daleki. Przecież miał szczęście, był w szczepku urodzony, tyle razy udało mu się wywinąć nawet z beznadziejnych, wydawałoby się, sytuacji, a tym razem tak głupio dostał, od swojego w plecy, leżał z zamkniętymi oczami. Nie wiedział, czy zasnął, ale chyba to nie był sen. Wydawało mu się, że nagle otwiera się przed nim wielka, nieznana przestrzeń, przerażająco pusta, martwa i płaska. Nagle pojawiła się w niej Marusia. Biegła, a za nią szarik. Chyba krzyknął, bo gdy ponownie otworzył oczy, zobaczył wpatrzone w siebie oczy żołnierzy z Plutonu. W ich spojrzeniach dostrzegł niepokojące oczekiwanie. W kąskem Jeleniowie spędzili trzy tygodnie, ale gdy czeski posterunkowy zaczął wypytywać, co to za nowi ludzie pojawili się w okolicy, zrozumieli, że czas im w drogę. Z terenów dawnego protektoratu sporo ludzi wyjeżdżało teraz do Niemiec, a w miejscowym urzędzie przesiedleńczym pracował chrzestny honoraty. Bał się ryzykować, ale nadarzyła się okazja. Jedna z rodzin prosiła o zmianę terminu wyjazdu. Bo chłopcy pochorowali się na szkarlatynę. Dokumenty były już wypisane i właściwie powinno się je zniszczyć, ale chrzestny uznał, że niezbyt ryzykując mógłby pomóc honoracie. Musiał tylko pozmieniać daty urodzin, żeby pasowały do wyglądu. Papiery były na dwoje rodziców i dwóch synów. To już sami coś wymyślcie. Dlaczego tylko jedno dziecko, rzekł, przekazując jeleniom dokumenty. Kolejną rzeczą, która wzbudzała podejrzenie, był brak bagażu. Inni przesiedleńcy wywozili dobytek całymi furmankami, ładując paki do wagonów towarowych. Oni mieli tylko cztery walizki z dobrem, w które wyposażyli ich bliscy na dalszą tułaczkę. Granice przekroczyli w nocy. Radzieccy żołnierze mniej uwagi zwracali na papiery, a więcej na to, co mogli sobie przywłaszczyć. Gustlikowi zabrali zegarek, władziowi złoty medalik który dostał na chrzcie, a honoracie dwa pierścionki. Przesiedlańcy specjalnie afiszowali się na granicy z preciozami, aby uniknąć bardziej szczegółowych przeszukań. Czasy, czasy, kolca dopytywali się sołdaci. U Kawo do Berlina pociąg jeszcze dwa razy przystawał i za każdym razem powtarzało się to samo. Do dworca Zoo nikt nie dowiózł ani pierścionka, ani futra. Jedynie nieco żywności dla dzieci i ubrania. W Berlinie przesiadali się na inne pociągi i każdy udawał się do miejsca swojego przeznaczenia. W papierach jeleniów jako miejsce docelowe widniał Rostock, który był w strefie radzieckiej. Dalej nie jedziemy, orzekł Gustlik. Tu zrobimy sobie przystanek. Jakże to? A chcesz do końca życia żyć jako, zerknął do papierów Hildegarde M.L. Ni. Jo też chcę mieć za żona moja honoratka, a nie jakoś Hilda. Władzioma swoje imię i nie będzie żadne Uwe Emlerem. To co chcesz robić? Poszukamy przedstawicielstwa amerykańskiego. Kajsiś w Berlinie musi być. Honorata, jako wywieziona na roboty, miała szansę uzyskać status DIPISA i na tej podstawie starać się o wyjazd do Stanów Zjednoczonych wraz z rodziną. Ale pod własnym nazwiskiem, a nie jako Hildegarde Emler. Trzeba więc było najpierw wrócić do własnego nazwiska. Dowiedzieli się, że mogą starać się o tymczasowe papiery w polskiej misji wojskowej. Wprawdzie najczęściej załatwiano tam przepustki do Polski, a im chodziło o potwierdzenie tożsamości, ale nie tracili nadziei. Jakie było ich zdumienie, gdy w budynku misji spotkali generała Nowaka? Był po cywilnemu. Wpadli na siebie niespodziewanie. Gustlik. Jejku, Kandy, pan generał. Co ty tu robisz, człowieku? A pana generała po cywilu Tom jeszcze nie widział. Masz okazję. Obok włoniła się honorata z władziem. O, i pani honorata tutaj? A co się właściwie stało, że wy w Berlinie? No, żeby tak po prawdzie zasępił się Gustlik, a nie skłamać. To mów, że prędzej. O wyjazd się staramy, do Ameryki. Generał zmrużył oczy. Po co wam do Ameryki, kiedy Śląsk jest Polski? Gustlik tylko westchnął. Ano, niby Polski, ale nie dla wszystkich, co by tak po prawdzie, jak nas powiedzi u Faroża. Przerwała mu honorata. Dla nas nijak. Miała już łzy na wierzchu i wydawało się, że lada moment zachlipie, a z oczu trysną fontanny. Gustlik położył jej swoją wielką dłoni na ramieniu. Musieliśmy, Pirona, z ustronia uciekać. Bo mi się do gardła rzucili. Tobie? Kto? No, z urzędu. Z jakiego znów urzędu? No, jeleń zawahał się. Przeca pan wie, słup. Do ciebie, Gustlik. A o co? Że mu Niemca służył i żem sabotaż w kuźni zrobił. Szpicla chcieli ze mnie uczynić. Żebych na kamratów donosił. Generał zasępił się. Nie wiedział, co powiedzieć. Taka ich robota. A dyć tam, zniecierpliwił się Ślązak. Generał podniósł rękę. Jakby chciał go powstrzymać przed tym, co chciał powiedzieć. Przykro mi słyszeć, że Polskę chcecie opuścić. Pan generał też jakoś nie w Polsce, rzekła honorata. Coś ona szczęścia do nas nie ma, a bo my do niej, dorzucił gustlik. Generał opuścił rękę. A, to już inna sprawa. Na chwilę zaległo między nimi milczenie. Jeleń wskazał na władzia, którego trzymała honorata. A to, panie generale, mój synek, Władysław. Generał pogłaskał małego po głowie. Przypilnujcie, żeby wyrósł na dobrego Polaka. Już ja dopilnuję. Rzekła honorata. Gustnik, zrobisz, jak zechcesz. Ja już nie twój dowódca, twój wybór, ale zastanów się, o to walczyłeś, a pan generał nie odpowiedział. Jego milczenie wykorzystała honorata. Ja tam jedno powiem, rzekła. Generał uczy sierżant, jak mój gustliczek, każdy jeść chce i dachu nad głową potrzebuje. I najważniejsze, żeby nie żyć w strachu. A jak się nie da, to trzeba innego miejsca szukać, bo spokój najważniejszy i przyszłość dla dziecka. Nowak otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie zdążył, bo podszedł do niego cywil w długim, ciemnym płaszczu i meloniku. Panie generale, czekają na nas. Już odrzekł i spojrzał na jelenia. Gustnik tak, panie generale czego potrzebujecie papierów. Bo nasze przepadły. Złóżcie podanie, dopilnuję, żeby wam wydali. Tak jest. Mam nadzieję, że użyjecie ich w dobrym celu. Wedle rozkazu, panie generale. To nie rozkaz. To prośba. Byliście moimi najlepszymi żołnierzami. Wszyscy, powiedział to jak do kogoś z najbliższej rodziny. Ponownie pogłaskał główkę władzia, podał rękę Gustlikowi i uśmiechnął się ciepło do honoraty. Niech wam się wiedzie jak najlepiej. Dwa dni później Gustlik odebrał w biurze misji dokumenty tymczasowe dla całej rodziny. Celem podróży była Polska.